politycy PiS-u i osoby, które nie chcą wyjaśnienia tej afery, od pierwszego dnia robią wszystko, żeby zatrzymać pracę tej komisji. Prokuratorka Dudzińska przeprosi czy nie przeprosi? Daje pani prokurator Dudzińskiej 24 godziny na przeprosiny. Jak Sytniewski złożył rezygnację, bo powiedział, że tego się nie da zrobić, to nagle się pojawił pan Zdzikot, który stwierdził, że wykona tą decyzję. Oczywiście. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Jest z nami Dariusz Joński, poseł Dariusz Joński, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Dzień dobry, panie przewodniczący. Nie słyszymy się, ale już się słyszymy teraz. Dzień dobry, panie redaktorze, już się słyszymy. Witam. Ja no czasami. Jak z tymi przeprosinami, panie przewodniczący, bo no, mamy stanowisko pełnomocnika pani Dudzińskiej. Roszczenia pozbawione są podstaw prawnych i faktycznych i stanowią formę nacisku na świadka Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. No nie, no pani prokurator przyszła na komisję i złożyła wniosek ostatecznie, bo najpierw oświadczenie, a później wniosek o wyłączenie przewodniczącego komisji na podstawie wywiadów TOK FM, gdzie ja nawet jej nazwiska nie wymieniłem. Co więcej, mówiłem o innej prokurator, która umorzyła postępowanie ze wniosku Najwyższej Izby Kontroli i następnie wszczęła to postępowanie. Więc w ogóle nie o niej była mowa. Ja myślę, że tak, politycy PiS-u i osoby, które nie chcą wyjaśnienia tej afery, od pierwszego dnia robią wszystko, żeby zatrzymać pracę tej komisji, spowolnić, zatrzymać, doprowadzić do awantury i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście chcieliby dyskutować w tej chwili na temat pani Dudzińskiej tylko i wyłącznie, ale ja w poniedziałek, a dokładnie jutro, przegłosuję wniosek, bo już mam gotowy, w sprawie konfrontacji pani prokurator Dudzińskiej, pani prokurator Wrzosek, bo to będzie ważniejsze dla sprawy, nie tylko dla opinii publicznej, ale też dla raportu, dlatego że jedna prokurator wszczęła postępowanie 23 kwietnia w godzinach popołudniowych. Następnie szef tej prokuratury zadzwonił po drugą prokurator, która przyjechała do prokuratury już po godzinach pracy i w ciągu 2,5 godziny, dokładnie 2,5 godziny, umorzyła. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie. Umorzyła postępowanie. No właśnie, nie wiem, czy ktokolwiek z państwa zna takie historie, żeby umarzać postępowanie w ciągu śledztwa w ciągu 2,5 godzin bez przeprowadzenia czynności. Ja nie znam, szczerze mówiąc, natomiast są tak duże rozbieżności między prokuratorą Wrzosek a Dudzińską, że ta konfrontacja jest potrzebna, bo pani prokurator Dudzińska twierdzi, że pani prokurator Wrzosek odebrała jej w ogóle to śledztwo, że to ona miała to śledztwo. No, dlatego będzie ta konfrontacja, ale też mam nadzieję, że ta komisja pokazała to, co się działo w prokuraturze, bo prokurator Wrzosek dość szczegółowo, z doskonałą pamięcią opisywała, jak to wyglądało i co ją spotkało parę godzin później, bo już następnego dnia. No właśnie, karne zesłanie 300 km dalej do prokuratury, później uruchomienie Pegasusa przeciwko niej i 6 postępowań dyscyplinarnych. Za co? No za to, że chciała wszcząć śledztwo, za to, że mówiła, chciała przesłuchać m.in. Morawieckiego, osoby z PiS-u, które podejmowały decyzje w sprawie wyborów kopertowych. Choć ona zaznaczyła, że samo wszczęcie śledztwa nie oznacza, że komuś się stawia zarzuty. To dopiero czynności, jakby te, które prokuratura podejmuje wraz z policją, no decydują o tym. No ale ta prokuratura tak zapisów funkcjonowała, działała. Więc ten wątek prokuratorski w tych wyborach kopertowych jest dość istotny. Mieliśmy najpierw wątek nacisków, o tym mówił minister Gowin, jak był zaproszony do gabinetu ministra Ziobry i ten mówił mu, jak mu kazali uruchomić prokuraturę przeciwko wicepremierowi. To samo mówił też poseł Wypi. Później mieliśmy to wszystko, co związane z pocztą, dwóch byłych prezesów, myślę, że to przełomowe zeznania, którzy mówili wprost, znaczy przynajmniej prezes Sypniewski, który złożył rezygnację, że nie dało się przeprowadzić wyborów 6 tygodni, że nie było możliwe, że nikt nie planował drugiej tury, że zbyt późno by to w ogóle pakiety przyjechały. Co więcej, prawie 4 miliony ludzi w Polsce nie ma skrzynki, więc w ogóle by tych pakietów z tymi kartami nie dostało. No teraz mamy wątek prokuratorski. No ale przed nami jeszcze kilku ważnych świadków, ale też chcę powiedzieć, że nie chcę tej komisji ciągnąć w nieskończoność. Uważam, że mamy jeszcze kilku świadków i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli
zakończyć pracę, no, przygotować solidny raport. Wydaje mi się, że też mogą się pojawić wnioski do prokuratury, bo już na tym etapie widać, że mamy na tyle informacje, że mogą one się pojawić, no ale zobaczymy, to wszystko na samym końcu. Więc step by step, jutro kolejna komisja, jutro będzie, pan Kukiz będzie u nas na przesłuchaniu, będzie pan były prezes również poczty, który jak Sypniewski złożył rezygnację, bo powiedział, że tego się nie da zrobić, to nagle się pojawił pan Zdzikot, który stwierdził, że wykona tą decyzję. Oczywiście wybory się nie udało, 70 milionów poszło w piach, no ale tę sprawę trzeba wyjaśnić. Panie przewodniczący, a to nieustanne torpedowanie prac komisji ze strony PiS-u, myśli pan, że skutecznie nie przedłuży, nie rozmydli treści pracy komisji, mimo pana nadziei, że no, ten czas powinien być ograniczony? Moim celem jest wyjaśnienie tej całej sprawy, uświadomienie ludziom, którzy oglądają te komisje, co się działo wtedy, jak były podejmowane decyzje. Myślę, że ci, którzy oglądają, też sobie wyrabiają opinię. Natomiast też, wydaje mi się, wyrabiają sobie opinię o posłach, którzy zasiadają w tej komisji. No bo przecież liczne setki wniosków formalnych, przerywanie, zagłuszanie nie tylko jakby mnie, czasami świadków, a nawet doradców, tak jak na ostatniej komisji pani jedna z doradczyń komisji nie mogła dokończyć zdania, bo jeden z wiceprzewodniczących po prostu jej przerywał co pół słowa wielokrotnie, więc to wszystko ma na celu ze strony PiS-u pokazanie takiego bałaganu, ale myślę, że to właśnie działa przeciwko nim, bo bardzo dużo ludzi po prostu nie akceptuje takiej formy. No, każdy ma prawo zabrać głos, ale nikt nie ma prawa no właśnie w taki sposób się zachowywać. Z kulturą na bakier u panów to wszyscy widzą. Mam nadzieję, że ludzie sobie też wyrabiają opinię na temat tego zachowania. Oczekuje pan jeszcze po zeznaniach zaproszonych przed oblicze komisji świadków jakichś merytorycznych materiałów wybuchowych, czy raczej uważa pan, że nic już pana na tym etapie nie zaszkodzi? Dużo dokumentów spływa cały czas do komisji, więc nawet jeśli świadkowie, często są to politycy PiS-u, nic nie pamiętają, nie przypominają sobie, to na szczęście są dokumenty, które są. No, albo jak w przypadku pana Sobonia, no, będzie wezwany ponownie, dlatego że byli prezesi poczty, zeznali wprost, że to pan Soboń organizował w Ministerstwie Aktywów Państwowych te spotkania dotyczące organizacji wyborów, telekonferencje, spotkania. No, a on przyszedł i jakby dał do zrozumienia chyba 121 razy, że wszystko, co powiedział, powiedział tam z tej swobodnej wypowiedzi, a swobodnej wypowiedzi, że on nie przygotowywał tych wyborów kopertowych. W związku z tym no, musimy go wezwać i też przeprowadzić konfrontację między innymi z byłym prezesem poczty. Więc czasami do tych konfrontacji będzie dochodziło. Na szczęście są dokumenty. Część polityków PiS-u mówi wprost, to nie my, to pan Morawiecki, bo to on podjął i podpisał decyzję. To też jest bardzo ciekawe, że to jest faktycznie decyzja, która została przez Morawieckiego podpisana. Pan Sasin umywa ręce, mówi, że on nie podpisał faktycznie umowy, choć miał według tej decyzji podpisać z pocztą, nie podpisał, bo miał zastrzeżenia, więc wszyscy zganiają w tej chwili na Morawieckiego, ale wydaje się, że tych osób odpowiedzialnych jest więcej za to wszystko. Robimy to po to, żeby już nikt nigdy więcej nie organizował wyborów przez pocztę Orlen, Lotos, od tego jest Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze. To trochę naprawdę jest tak, że jak boli nas ząb, idziemy do dentysty, a nie idziemy, nie wiem, do listonosza, który ma nam naprawiać nam zdrowie, więc no, po prostu chcemy zrobić, krótko mówiąc, raport wraz z wnioskami, żeby nigdy więcej się to nie powtórzyło. Panie pośle, to 30 sekund jeszcze na koniec. Ma pan już jakieś plany dotyczące swojej działalności politycznej po zakończeniu prac komisji, czy to jeszcze się klaruje? Nie mam. Na razie jestem absolutnie skupiony na tym, żeby tą komisję sprawnie przeprowadzić, pomimo tego, że politycy PiS-u ją próbują rozbijać, ale idziemy krok po kroku, step by step, wyjaśniamy wszystko. A co będzie dalej, nie wiem. Na razie cel jest prosty. Rozliczenie PiS-u i rozliczenie wyborów kopertowych, które się nie odbyły, a na które poszło 70 milionów naszych, państwa, wspólnych pieniędzy. Poseł Dariusz Joński, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję. No i teraz poczekaj. Poszedł, więc muszę zadzwonić.
Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie.